Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Zapytanie internauty odnośnie badań lekarskich, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i za 3 dni internauci mija okres 1 roku, kiedy miał to prawo jazdy zrobione, ale w tym czasie oczywiście badań sobie nie zrobił, chociaż miał na to tak ustawowo miesiąc. No i internauta zapytuje, co się stanie, jeżeli badania wykonam dopiero za 2 tygodnie i wtedy się zgłoszę do Wydziału Komunikacji o wydanie prawa jazdy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Arek. Szczęście w nieszczęściu, że małe opóźnienia nie mają wpływu na tą całą sytuację. No, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy mają tak długie terminy oczekiwania, że te terminy kilkumiesięczne czy badania za kilka miesięcy są normą. Natomiast wydziały komunikacji udają, że się nic nie dzieje i traktują to jako usprawiedliwienie. Oczywiście nie zachęcam do zwlekania z tymi badaniami. Zrób to od razu, miej to z głowy, ale dlaczego? Przykładowo, zbadasz się w ciągu miesiąca, wyszło ci coś negatywnego, masz jeszcze czas na poprawkę, czyli powiedzmy za rok możesz się znowu zwrócić. Natomiast jeżeli ci wyjdzie negat po roku, no to tracisz następny rok, także nie jedna osoba już w ten sposób prawo jazdy straciła, tylko poprzez odwlekanie w nieskończoność badań. No, różne są tego powody, czasem brak kasy, czasem typowo po polsku robienie wszystkiego na ostatnią chwilę. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie wejdź na mojego wideobloga badanialekarskiekierowców.pl. Jest tam newsletter, do którego możesz się zapisać i cyklicznie otrzymywać opis innych podobnych sytuacji związanych z alkoholem u kierowców.